Mogę wejść? Mogę wejść? Nie, dlatego że my dajemy sygnał na zewnątrz. Możesz wejść, ale nie możesz nagrywać. Informuję panią, że jeżeli nie zostanę wpuszczony, zadzwonię na policję, że utrudnia się pracę dziennikarzowi. Nie dokładać kamer zewnętrznych, dlatego że nie ma na nim miejsca. Mogę sobie wejść, zobaczyć. Jak faktycznie nie będzie tego miejsca, to się dostosuje. Nie. O, zaraz, zobaczymy się. Nie wpuszczają, dziennikarze z kamerami nie wpuszczają. Dajemy pełną realizację obrazu i dźwięku i nie ma tam na sali miejsca, żebyście się państwo rozstawiali. Tak. Udział może wziął tak, tylko nie wpuszczamy kamer na salę. Ale jak dziennikarz bez kamery? Chcę wejść na spotkanie z marszałkiem Szymonem Hołownią. Można? Oczywiście można, tylko chciałam z panem ustalić, z jakiej pan jest redakcji. No to Łukasz Dudek, całe spotkanie. Daliśmy informację do mediów, że dajemy pełną realizację. Czyli ale nie. Tak, ja się podepnę. Pod audio się podepnę. Tak, sala jest mała. Poradzę sobie. Cztery kamery. Poradzę sobie. Dajemy panu sygnał, pełną realizację. Nie chcę, ja muszę mieć swoje materiały, proszę pani. Ale zarządzenia... Słaby sygnał macie. Zarządzenia organizacji. Dobrze, mogę wejść? Mogę wejść? Takie, że nie rozstawiamy kamer. Dobrze. Dziękuję. Mogę wejść? Tak, ale bez kamery. Z kamerami, proszę pani. Dobrze, to pan musi poczekać, ja potrzebuję tutaj wsparcia. Na pewno, no kurczę, i to pan Szymon Hołownia z TVN, no nie wpuszcza mediów? Nie spodziewałem się tego, kurczę. To nawet na spotkanie z Tuskiem, z PiS-em można, a tutaj trzecia droga nie wpuszcza mediów. Czemu pan... No nie chcecie mnie wpuścić z kamerą. Tam tylko mówię, że nie mam... Ale no to... No, ale ja bez tego się nie ruszam, proszę pani, to jest... Czemu się ten... O co chodzi? Przecież jak dostajesz sygnał cały, ja jestem Michał Gramatyka. Dobrze, po co? Co potrzebujesz? Bo sygnał... Ja wiem, ale sygnał dostajesz, nie? Możesz oczywiście nagrywać, nie? Ale no dziękuję, wiesz, dziękuję. Mogę wejść? Nie? Mogę wejść? Nie, dlatego że my dajemy sygnał na zewnątrz. Możesz wejść, ale nie możesz nagrywać. Pełną realizację panu dajemy. Ale ja panu powiem, że pan mi w tym momencie utrudnia pracę dziennikarską. Uderza pan... Tak, proszę pana. Informuję panią, że jeżeli nie zostanę wpuszczony, zadzwonię na policję, że utrudnia się pracę dziennikarzowi. Ale proszę pana... Naprawdę, to nie lubię takich scen. Kurczę, przyjechałem sobie nagrać kulturalnie, tak? Mogę sobie nagrać? Ale podłącza się pan do sygnału, tak? Dostaje pełną realizację z czterech kamer. Wchodzi pan na salę, tylko prosimy ze względu bezpieczeństwa, rozstawienia sali, nie dokładać kamer zewnętrznych, dlatego że nie ma na nie miejsca. Ja mam tak sprzęt kompaktowy, proszę pani, że ja nikomu nie będę przeszkadzać, naprawdę. Ja mam dostosowany sprzęt kompaktowy, że nikt na mnie nie zauważył. Przyszedł do pana poseł, bardzo uprzejmie poprosił. Ja też uprzejmie pana proszę. Pan od razu atakuje na... Nie atakuje, nie chcecie mnie wpuścić. Od razu pan chce pana wpuścić, tylko proszę, żeby uszanował pan zasady, które przyjęliśmy, czyli że dajemy sygnał, pełną realizację, a pana wpuszczam jako dziennikarza. Czyli co, nie wpuścicie mnie państwo? Ja pana wpuszczam, ale bez rozstawiania kamer na sali. Czyli nie mogę pracować. Może pan pracować. Ale ja moją pracą jest nagrywanie. Ale proszę pani, wy macie słaby zasięg. Ja nie chcę od was mieć czterech kamer. Często po prostu ten zasięg u was jest słaby. Słabej jakości jest to nagranie. A u tego ostatnio nawet zauważyłem, że są jakieś, że są wycięcia jakieś, że nie ma całego materiału wrzuconego. To jest na żywo realizacja. No tak, i przez internet właśnie. I to jest słaba jakość na żywo. Materiał, nie słaba jakość. Telewizja TVN24 to nas bierze. Bierze od was, tak? Czy mogę się podłączyć pod to, no tak? No dostaniesz tam, sygnał dostaniesz. Po prostu powiedz, gdzie ci mają dać ten sygnał i oni ci go dadzą. Kurczę, ale ja i tak chcę mieć... Ale ja wie pan to wszystko co? Rozumiem. Wie pan co? Ja też chcę mieć jednak swój materiał. Ja to wszystko rozumiem, tylko robimy materiał i wszystkie redakcje zostały o tym poinformowane. Robisz problem z niczego, nie? Dostajesz od nas pełny materiał, dobrej jakości. W ogóle nie ma powodów, żeby robić z tego... Dobrze, problemu. Mogę sobie wejść, zobaczyć. Jak faktycznie nie będzie tego miejsca, to się dostosuje. Nie. Dostosuje się, jeżeli nie będzie miejsca. Jeszcze raz powiedziałem ci, robimy materiał i to jest coś absolutnie normalnego. Materiał bez skrótów, bez żadnych tam, nie wiem, cięć. A pan mi mówi TVN24, no właśnie. Nie, sygnał, po kablu.
Ja nie mam sprzętu, żeby wziąć teraz po kablu, proszę pani. Ja mam swój sprzęt, ja jestem malutką redakcją, ja nie jestem TVN24. Wy traktujecie lokalne media? No, tak, jest kampania wyborcza. Nie chcecie wpuścić tutaj dziennikarza z kamerą swoją, no to jest, proszę pani, jakiś absurd. Naprawdę, niech pani pomyśli, nie chcecie wpuścić dziennikarza z kamerą na spotkanie partyjne, spotkanie z marszałkiem. Pierwszy raz się spotykał z takim czymś... O, zaraz, zobaczymy się. Nie wpuszczają, dziennikarze z kamerami nie wpuszczają. Realizacji obrazu i dźwięku, i nie ma tam na sali miejsca, żebyście się Państwo rozprawiali. Tak. Udział może wziąłem, tak, tylko nie wpuszczamy kamer na salę. No, ale jak dziennikarze bez kamery? No właśnie. Polska 2050. Zajmiemy to poprzednie takie odnawialne, więc ja rozumiem, że przyjeżdżamy tak jak zawsze na każdą konferencję. A Państwo są z... To jest. Ja to zaraz ustawię. Dobrze, no bo ja pierwszy raz jestem już. No tak samo, ja tu już stoję od 10 minut. Nie mogłem wejść, a teraz mogę wejść, panie pośle. Dlatego, szanowny panie redaktorze, że szanowny pan redaktor zachowywał się wobec nas agresywnie i przestraszyliśmy się pana, ale teraz zapraszamy na salę. Im szybciej pan przyjdzie, tym lepiej się pan ustawi. Zapraszam. Agresywnie się zachowywałem? Proszę? Agresywnie. No, nie wiem, może pan się nie widzi, wie pan, jak się pan zachowuje. Pan w tym momencie nie, proszę mnie zaatakował, opomówił mnie pan. W żaden sposób. No tak, bo pan powiedział, że się zachowywał agresywnie. Jeżeli ja pana pomówiłem, to niech pan skorzysta ze stosownych instrumentów prawnych, a tymczasem zapraszam pana na salę. Nie będziemy gdzieś posądzać. Czyli rozumiem, że nie chce pan wejść na salę. Wchodzę tylko... Bo to jest ten moment, kiedy pan może wejść. Z szacunkiem do pana. Bardzo, z ogromnym bardzo... szacunkiem, panie redaktorze, zapraszam pana na salę. Czyli teraz mogę wejść. To jest ten moment. Stało się coś bardzo niedobrego po drodze, bo te wybory, które będą miały miejsce 7 kwietnia, utonęły, mam wrażenie, znowu w tej wielkiej polityce. Jakbyśmy tego 7 kwietnia znowu wybierali posłanki i posłów. Jakbyśmy znowu musieli odbyć ten cały spór, który toczyliśmy przed 15 października, a myśmy już go stoczyli. I wybory, które się odbędą 7 kwietnia, to nie są wybory kolejnych małych posłów i małych posłanek. Mieszkamy. Posłom i senatorom zostawmy ich spor. Przedostatnie pytanie po prawej stronie sali. Paweł, bardzo proszę. Dzień dobry, ja się nazywam Aleksandra. Panie marszałku, moje pytanie jest takie. Dlaczego pan tak bardzo boi się tej dyskusji o aborcji? Dlaczego, mimo że od listopada, ja wiem, że będziecie na nie liczyć, od listopada są projekty lewicy dotyczące dekryminalizacji, a to jest tak naprawdę najważniejsza kwestia, jak i legalizacji aborcji. Chodzi o to, po co pisać na kolanie ustawę na podstawie referendum, które będzie nas kosztowało miliony jako podatników. Nie mamy na to pieniędzy, a przynajmniej są to bezsensownie wydawane pieniądze. Jeżeli... Dobrze, to będzie krótkie pytanie, tak? Dlaczego pan się po prostu boi tej debaty politycznej w Sejmie? Bo mamy Sejm, wybraliśmy go w wyborach, bardzo dużo kobiet zagłosowało. Ja nie mówię, że pan zagłosuje teraz za aborcją, ale jest bardzo dużo kobiet, które będzie cierpieć z tego powodu. Aborcja była, jest i będzie. I dodatkowo jeszcze jedna kwestia tylko jest taka, że... Chodzi o prezydenta. Nie chodzi o prezydenta. Proszę mnie, ja naprawdę nie chodzi o prezydenta. Moje pytanie chodzi o to, dlaczego tak bardzo się boimy, jeżeli ten Sejm już jest, dlaczego nie debatować ustaw, które są zgodne z zaleceniami WHO? Bo to o to chodzi.